Siema Miedza, tu Spajda. Chciałem, żebym ci pokazał co jak z repliką. To dobra. Tu masz pudełko z Ravenem. W zasadzie tam twój stary silnik. Oczywiście masz naszywkę ode mnie i programator. Programator wyciągasz. Resztę możesz sobie schować. I teraz tak. O co chodzi w repliczce? Generalnie baterię masz już podpiętą, ale tu ze środka wygrzebujesz sobie kabelek, podpinasz to. Tak zwany program unit, programator unit. Generalnie tak, to co Cię interesuje najbardziej to jest valve dual, czyli czas otwarcia zaworu. Jest ustawiony na 0,50, czyli na pół. Na 50 milisekund, na pół milisekundy, przepraszam bardzo. I jedyne co robisz, to dajesz do niego maksymalnie o dwie wartości, czyli na 0,40, raczej 0,40 raczej nie, ale 0,55, 0,60, w tym zakresie się obracasz. O jedną, dwie wartości masz. Valve Dual, BB Dual, zostaw, Rate of Fire 25 ustawione jest, można podwyższyć. Ale 25 jest znakomicie. Generalnie żadnych innych wartości nie ruszasz. Valve Dual, jedynie jak potrzebujesz, widzisz, że kulka nie leci nie jednolicie, tylko o 0,50 to jest twoja wartość nominalna. I tego się trzymamy przy temperaturach zwykłych. Jeżeli temperatura spada, jest zimno, no to 0,55 albo 0,60 sobie ustaw, jeżeli będzie bardzo, bardzo zimno. No i tyle. Generalnie odłączasz to. Odłączasz ten programator, kabelek sobie wciskasz, chowasz i tyle. Zachowałem twoją złączkę, bo wiem, że masz takie kable swoje. No i tyle tak naprawdę. Nic więcej. Programator możesz nosić ze sobą. Nie musisz mieć podpiętego cały czas ze sobą, bo no, nie wymagam, bo komputer jest w środku i nie musisz mieć tego cały czas podpiętego. Także pakuję ci to, kurier podjeżdża jutro i repliczka pojutrze jest u ciebie. W domu. Na razie.